potwierdzić. Czy brat mógłby przyjść i przekazać informację? Chciałem z bratem porozmawiać. Dlaczego mi pan o to prosi? No bo widzę, że jak kurier jest w jedną stronę i w drugą, to ja chciałem z bratem porozmawiać. A ten się pan zgłosi do kuriera w takim razie. Ale pan jest kurierem chyba? Nie jestem kurierem. A no, bo pan przyniósł teraz tutaj. Pan reprezentuje brata, czy... A kim pan jest? Ja akurat jestem wójtem, ale jestem mieszkańcem gminy. No to ja też. A, no to, to miło na tym, dlatego mówię, ale skoro pan przyniósł pismo, na tym to znaczy, że i pan jeszcze jakieś rzeczy tutaj chce, na tym, wobec tego. Ale to... Ale w czym to pani winie działa? We własnym. Nie. Ja chciałem to złożyć, jest problem? Nie. No chyba pan wójt widzi problem w tym. Nie, nie widzę problemu. No to chciałem złożyć... No tylko, potwierdzeniem tylko odbiorę. Pytam pana, słucham. Bo skoro pan jest na tym i przyniósł pan pismo, proszę bardzo, pani rejestruje. Na tym to nic się nie dzieje, tylko tyle, że chciałbym po prostu, żeby pan, bo pan tutaj przynosi w imieniu brata, żeby brat przyszedł na tym, bo brat się nie chce pojawić tutaj u nas. Jak? No jak? Nie? No a pan jest bratem? Czy kim pan jest? A czy to ma związek ze sprawą? I ma. Jaki? No duży, bo pan się podawał najpierw, że ma pan pełnomocnictwo, później pan nie miał pełnomocnictwa, bo pan nie miał pełnomocnictwa, którego pan nie nam nie okazał. Każdą jedną stronę, tak? Tak. Pan się podawał za brata wcześniej. Nie przypominam sobie takiego. No, dnia. Na sesji pan się podawał za brata. No to okej, okay, jak tak było, no to... Bo jak się zwracaliśmy i przewodniczący, panie Andrzeju, to pan wypowiadał się w imieniu brata. Nie przypominam sobie tego. Ale no, mamy nagrane. Pan ma nagrane. Chyba, że pan wykasował. Strasznie tutaj jesteście aktywni. Nie bardziej niż i te pan. Te załączniki też? Też. Tak. Także my doprowadzimy do rozgraniczenia. Także podzielimy się kosztami. Kolejna groźba. Nie, żadna groźba. Informacja. Dlatego tak chcecie pięknie rozgraniczać się na tema. Także... No, każdy swoją drogę wybiera. Okej. No, także mówię, zapraszam, mówię pana Andrzeja. Niech nie... pan tak przekaże. Niech się pan zwróci do pana Andrzeja, nie jestem panem Andrzejem. Ale pan jest kurierem tutaj, widzę. A pan kim tu jest? Pan ja kim... jestem wójtem gminy, Marek Drapała. A pan jest kim? Obywatelem tej gminy. A niech pan się przedstawi. Dlaczego? Ja się przedstawiłem. A może pan jest niegrzeczny. A może pan kredyt na mnie weźmie, jak ja się przedstawię? Jeszcze może dane osobowe będzie pan chciał ode mnie? No ja nie chcę. No chce pan. Nie chcę. Tylko pan nie chciałbym, żebyś się przedstawił, bo kultura tego wymaga. No ale... Jakoś słabo u pana z kulturą. No pana też. Jak pan rozmawia, to też ręce można wyjąć z kieszeni. A pan też miał wcześniej ręce w kieszeni. Nie miałem w kieszeni. Miał nie. Pan wcześniej. No widzi pan, na tym szkoda, to idzie pan zgadać. A pana wyborcy ocenią. Słuchaj, no, czy ja ci mam na każdy numer ten pisać jeden tak, i ten sam? Tak, czy na pierwszej jeden, stronie tylko? Nie, na każdej stronie. Na każdej. Bo tu papiery giną, to... Pan wójt to zawsze ma takie problemy. Co to znaczy problemy? No... Kuriera ze mnie zrobił teraz? Wiesz, tak tylko tak powiedział, wydaje mi się, że... Pod względem, że ty przyniosłeś, nie? To brata, to pismo, nie? Dlatego może tak powiedział. Kurierzy coś tam przynoszą i może dlatego tak pod tym względem. Ale dzisiaj wieje. Co się otworzy, trzeba zamykać, bo strasznie wieje.